Witam, przeprowadzam weryfikację samochodu Mazda CX-3. Samochód prezentuje się świetnie. Samochód jest w oryginalnym lakierze. Szyby również oryginalne. Opony 2020 rok. W zasadzie jak nowe. Samochód wczoraj przeszedł przegląd. Nie widać na nim żadnych skaz. Tarcze hamulcowe są nowe. Klocki również. Wszystko w świetnym stanie. Naprawdę nie widzę w sumie nic, do czego mógłbym się przyczepić, poza może czymś tak delikatnym. Czy tutaj jest, może jest delikatne przetarcie na plastiku, aczkolwiek to była chostka. Samochód w środku tutaj delikatnie, ale to nie jest jakieś wielkie zużycie. Samochód w środku prezentuje się tak jak i na zewnątrz, czyli znakomicie. Wszystko w samochodzie działa poprawnie. Szyby, klimatyzacja. Najbardziej poprawnie. Mamy podłokietnik, ale jest to dołożony, nie jest to fabryczne. Można w każdej chwili wyciągnąć. Tyłu. Foteli wzorowy, minimalne jakieś zabrudzenia mamy tu na podsuficie, ale nie jest to nic wielkiego. Bagażnik pod podłogą, jeszcze jedno miejsce i tutaj mamy jeszcze jedno na zestaw naprawczy. Minimalne jakieś zaplamienie, ale ogólnie rzecz biorąc samochód jest w świetnym stanie. Silnik jest super, pracuje równo. Wszystko płynie w normie.